Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. I powiem wam szczerze, bardzo się starałem teraz kogoś przyzwać, ale no właśnie. O, jest, udało się, SM3X. Ej, czyli jednak pan Rogacz, faktycznie. Dobra, ukłonik. Witam, cześć, halo. Gdzie on tam pobiegł? A, patrz, pewnie, że zamknięte drzwi i się cofnie, tak? A nie, macha do mnie również, więc cześć, witam. I teraz tak, powiedz mi, wiesz może, gdzie tutaj trzeba iść? Jedyne, co ja wiem, to tyle, że można wybrać się tutaj i sobie zawalczyć. Troszeczkę, delikatnie. Ej, moment, przytulanie nawet na takie pchnięcie daje radę? Dziob. No dobra, połowa życia poszła. A gdzie jest mój ziom? Aha, tutaj. Ej, i Patriot 755. Też obecny. Więc tak, ukłonik. Hi. Witam, patriotę. No piękny ukłon rycerski. Pojedynkowy. Dobra, no ale... jesteście w stanie mi jakoś pomóc. Ej, upiór Patriot wraca do swojego świata. I nie tylko zresztą on. Ej, oboje wrócili. Ale... nie chcę powiedzieć, że niekulturalnie, że wyjebka, ale no. No tak, to właśnie miało miejsce, więc nie, dobra. Bez przesady obiecałem, że przeczeszemy tą lokację doszczętnie, więc ostatnie z odkrytych przeze mnie ognisk, czyli środkowy zamek Drang Lake. I tam się udajemy i zobaczymy, co jest dalej, jeżeli coś jest. Okej, dobra. O, i też na szczęście kolejny znak przyzwania. Speed Freeze. Dobra, przyzwijmy. Ale to jeden jedyniący. Ej, ściana z mgły? Jak to tak, to moment. Ale czemu to jest mgła taka, przez którą nie mogę nawet przejść? Co jest grane? Mogę pchnąć nawet tą mgłę i nic się nie stanie. Dobra, moment. Co było tutaj? Bo szczerze, byłem tutaj wtedy raz tylko z wami i niezbyt dobrze pamiętam architekturę. A, sorry, już pamiętam. Mniej więcej. O kurde. Nie wiem, co to było, ale dobrze, że nie dostałem. Bardzo dobrze, że nie dostałem. Okej, okay, a idąc tutaj... co znajdę tu? No, oprócz śmierci oczywiście. A boss ze zwierciadłami. Tylko przeczytajmy. Tutaj. No dzięki. Ej, moment, moment, moment. No nie róbcie mi tak. Dobra, ocenię. Dobra, fajnie, tutaj. Tylko nie mogę wajchy przesunąć. Czy już ją przesunąłem wcześniej? Chyba nie. Ale dobra, są mi drzwi jakby co. Gracz nie mógł dołączyć do sesji wielu osób... O! Moment. Chodźmy na górę. A czemu by nie? No chyba, że już tam byłem, bo naprawdę, jak widzicie, moja pamięć czasami bywa dziurawa. I mówiąc czasami, mam na myśli 90% przypadków. Ale dobra, byleby też żadnego kolesia nie było. Okej, jest lustro. Zapewne do którego można... A nie wiem, czy to jest w ogóle winda, czy co to jest? Tak właściwie. Dobra, a tutaj? Spróbuj walka dystansowa. Z chęcią spróbuję, jeżeli mi się uda otworzyć te drzwi. O, udało się. Jestem zdziwiony. O kurde, spadłem. Znaczy, wpadłem tu jak śliwka w kompot. Dobra, wielka magiczna broń. To na pewno się przyda. Nic nie zaszkodzi, żeby sobie rzucić to zaklęcie na broń. Dobra, no to po kolei może, tak? Wszyscy się ruszyli, czy tylko jeden? Nie wiem nawet, ale dobra. Kulanka. Nie, cio, chyba jeżeli dobrze to rozplanować, to nie będzie tak trudno. No chodź, 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 chodź. Dobra, jest zasłonięty tarczą i pchnięty mieczem. Aha, tylko teraz pytanie moje brzmi, czy ten wielki olbrzym wstanie? Znaczy nawet nie musi, ale dobra, no tego rozwalmy od razu. Jeden problem z głowy. No to jest mój drugi problem. I teraz też będzie z głowy, mam nadzieję. Dobra, ale dobrze, że magiczna broń też daje radę tutaj. Z nimi. No 323 jednym cięciem to tyle, co ja zazwyczaj zadawałem naprawdę po całkiem pokaźnym combo. Ej, ło, czyżby jednak takie machanie było bardziej... Ło, co ja gadam? W ogóle czemu ja się rozklinam nad takimi rzeczami teraz? Znaczy, a fuck, dobra. Moment, moment, moment. Zanim zbiorę porządnie myśli do kupy. Może oddalmy się i napijmy. Dobra. Względny spokój, turlu, 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 turlu. Teraz tak, jest ich trzech. Jeden prawie martwy. Dobra, no to tutaj się zajmiemy w pierwszej kolejności. Jeden problem z głowy. Pozostają jeszcze raptem dwa. Okej, okay, ale też spokojnie. Nie będziemy co prawda walką dystansową tutaj się pałać, ale... w sumie choć... ej, można by!
Albo nie, po prostu poskaczemy sobie. Oj, i tak mnie trafił. Niedobrze. Ale właśnie, tym pchnięciem raczej tak by mnie nie wykończył, ale za to pchnięciem wykończyłem go. Ja. Ja. Mi. Nie, dobra, ale myślałem, że tutaj się może zapali. Moment, o co tu chodzi? Może wiadomość? Nie udało się. Okej. Okay. Wymagane biedaczysko. Kurczę, nie napisał, żeby to podpalić, się tak wygląda jak... Choć w sumie nawet tutaj nie ma w tym kielichu, w tej czarze, nie ma co podpalić. Okej, okay, to te drzwi muszą być otwarte, po prostu muszą, bo coś mi się nie chce wierzyć, że tutaj zostałem... No właśnie, uwięziony na stałe. Na szczęście nie. O, dwie skrzyneczki i dużo plam krwi. Która z nich na pewno jest wrogo nastawiona? Oj, na pewno! Dobra, zobaczmy, ten tu walczył halabardą z kimś i poległ. Ten... Będę mógł być świadkiem jego śmierci, czy nie? Mogę. Dobra. Ej, to nie jestem sam przypadkiem? Też taki kaptur. Tylko, że już nie halabarda, a miecz. Turlał się, turlał i zginął. Dobra, a tu? Tutaj w jaki sposób? No, halo, pokażesz się, czy nie? Ej, moment. Czy to jest autentycznie ten sam koleś, czy to po prostu kaptur jest bardzo popularnym nakryciem głowy? No, dobra, no to test. Okej. Okay. Ewentualnie pułapka w środku, ale chyba nie jedząca graczy skrzynka. Dobra, tarcza wyciągnięta. Stary młot rycerski. Ej, sprawdźmy. Gdzież on jest? Tu. Ej, moment, to nie jest ten sam. Tak, to jest dokładnie ten sam, który miał... który nosili rycerze w wieży zaginionego ognia. Hajde? Jeżeli dobrze myślę. No 40 siły na pewno nie, on 26 zręczności też nie, nie. Mój mieczyk z powrotem. No dobra, pozostaje druga skrzyneczka. Która też nie jest chyba wrogiem. Ale może być pułapką oczywiście. Ale nie jest, to jak oni poginęli? Dzwonek Katie. I wielki miecz dusz. O kurde, dobra, przydatne rzeczy. Tylko szkoda, że dzwonek arcysmoka już mam plus 10. Co? Mrok A, a reszta nic. Aha, to dziwnie. Święty dzwonek pobłogosławiony przez Kate, boginię łez, katalizator uroków, nie może służyć do rzucania cudów. Kate, bogina łez, to litościwa istota, która jest z nami w chwilach smutku. Ale niektórzy wierzą, że to demon, sprowadzający nas, na nas nieszczęścia. Ha, dobra, jak zwykle warto czytać opisy przedmiotów. Ale okej, nie ma żadnego ukrytego przejścia, na przykład tu, albo tu, albo tu, albo tu. Albo tu? Znaczy nie, tutaj na tej ścianie raczej nie, bo tam widziałem przejście, ale kto wie? W końcu to Dark Souls. Niespodzianki chodzą parami, zazwyczaj. Czyli pierwszą niespodzianką było to, że tutaj nie było żadnej pułapki. A drugą mogło być to, że jakieś tajne przejście, ale... dużych żołnierzy. Jeszcze ktoś tam strzela. Na domiar złego. Dobra, zamienisz się z kamienia w żyjące stworzenie? Mamucie? Nie. Ten? Też nie. Ale tamten jest jak najbardziej żywy. Więc... Emisja mocy... Bo powinna dolecieć tam, nie? Dokładnie. I jeszcze to. I jeszcze to. Ej, nie wiem, czym oni się jeszcze... No właśnie, nie ruszyli do mnie. No teraz już idzie, ale idzie tak wolno, że zanim zdąży nawet na połowę dystansu podejść, to zginie. Bo w sumie nawet nie ma co emisji mocy marnować. No kurde, ludzie! Przestańcie strzelać. A to może go tak po prostu... Hop! Nie trafiłem! Ale fuksi, że teraz nie dostałem tego. Ale fuks, dobra. No, 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 no. Idziesz, mamucie? Dobra, no to chodź. Znaczy inaczej, nie idź za mną, albo... Ej, dobra. Zmieniłem zdanie. Come on. Chodź, 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 bo tu się na pewno nie zmieścisz. Ja sobie zdążę łyczka życiodajnego wziąć. I teraz tylko jedno pchnięcie powinno być po sprawie. No też właśnie. 1800. Niezbyt dużo, ale też powiedzmy, że jest to fajna suma duszyczek, jaką można za jednego przeciwnika dostać. Ale okej, tu ktoś walił z łuku, więc trzeba się nim zająć. Ej, ło. Ej, ja was kojarzę! Hehehe, ja was bardzo dobrze kojarzę. Na szczęście oni nie są tacy celni, jak im się wydaje. Ale stamci też są jeszcze, jakby co. Nie no, okej. Na pełnym speedzie, na pełnym sprincie. Jab.
Oj, no nie! Takich błędów nie wolno popełniać. Oj, nie. Oj, połowa życia. Wek. Krwotok jeszcze! Pi! Pi! I nie, żebym strzał nie zgarnął. No, dobra. Nie, to trzeba zrobić z głową. Więc tak, klejnot i życia. Wielka magiczna broń. No, i teraz powiedzmy, że mogę iść tam zawalczyć sobie. Znaczy, taki bardzo pewny się nie czuję w dalszym ciągu. No bo dużo ciosów trzeba, żeby ich położyć. Naprawdę dużo. Ile? 1500. Nice. To żeby mi teraz wielka magiczna broń nie zniknęła, to może tak od razu go dziob. Potrójnie. Teraz on sobie zmieni broń. Nie, nie zmienił, ale debil. Dobra, wyciąć go. Selekcja naturalna. O, nie sprawdziłem tej skrzynki. Jak mnie zje? Shit! A nie, myślałem, że to pułapka. Nie, dobra. Spokojnie, póki mam magiczną broń, weźmiemy sobie łyknijmy sobie Estusa i polećmy na drugą stronę. Żeby mi później nie przeszkadzali, aby się miało okazać, że tamta walka z dwoma rycerzykami na dole będzie cięższa niż sądziłem. Dobra, dziob raz, drugi i trzeci. Dalej nie zmienił broni, no łeb pierwszej wody. O kurde. Dobra, zdążę chyba, nie? Okej, zdążyłem. To jest tak, delikatnie tylko zmienić położenie. O kurde, jednak nie działa delikatne zmienienie, tylko trzeba było zmienić bardziej. No, ten jest mądrzejszy zdecydowanie, bo zmienił sobie broń. To jest tak, za plecy nie da się go zajść zbyt łatwo, więc pomachajmy, ile wlezie. O kurcze, nie. No. Jeden cios od śmierci. Łyk. Dobra, przeczytajmy najpierw. Trujący gaz. Z tym jestem w stanie sobie poradzić. Starczy się odturlać. Turlu. Ale nic z nich nie wspominał o bełtach, czy tam strzałach, bo chyba strzały były. Dobra, przedmiot. Wielka ognista strzała. Całe 10 sztuk. Nie, mam tego naprawdę sporo i to tylko i wyłącznie dlatego, że nie używam. No zwróćcie uwagę, ile mam różnych strzał wszelakich. Niektóre są no, zapewne nawet bardzo mocarne. Niczym najmocniejsze moje zaklęcia, ale no, zostawmy na czarną godzinę. Okej, to tak. Wielka kula ognia, raz. Ale beton! Dobra, może wielki pokos, tylko najpierw by się musiał odsłonić troszeczkę. Dobra, na tyle, wystarczy. Ta, w zupełności. Oj, w zupełności. Zawalczmy tarczą. Nie, bardzo fajnie, że jako zamiennik można użyć sobie tarczy. Jakby mi się coś nie udało tutaj. Dobra, ten tak. Uderzy raz, będzie troszeczkę wyprowadzony z równowagi i ognisty pokos załatwi sprawę. Dobra, któryś ożył? Nie, bo naprawdę boję się tego, że nie zauważę, kiedy oni ożyją i padnę martwy bardzo, bardzo szybko. Okej, lustro i lustro. I drzwi. I ktoś tu umarł. Czyżby dopadł go mastodont? Czy tam mamut? Tutaj. No ale co, no nie pozostaje nic innego jak walnąć sobie klejnoci życia. Ustawić włócznie błyskawic jakby co? I otworzyć drzwi. W sumie mogłem magiczną broń rzucić sobie jeszcze, ale tam spokojnie. Łeee, tam z tym sobie damy radę. Ale moment, drzwi są na tyle duże, że on tutaj przejdzie, więc... No fajnie byłabym też w tarczy nie trafiał, tylko w niego, no właśnie. 721. Chyba to jest jego pięta Achillesowa właśnie. Na tarczę zgarnięta błyskawica, tylko 72 punkty obrażeń. Dobra, bam i po nim. Świetnie. I teraz tak, ktoś tu na pewno będzie próbował do mnie strzelić. Jestem na otwartej przestrzeni. Oj, moment, tu coś może być. Nie, ale usłyszałem jakiś dziwny dźwięk. A, mówiłem dobrze, łucznicy jednak. Dobra, a co tutaj mnie czeka? Lewo drabina. Faktycznie, dziękuję bardzo. To zanim wejdziemy w drzwi, o ile się da w ogóle w nie wejść. O kurde. Chyba z... no właśnie. Zły wybór. Więc tak. A może mroczną sferą, będziemy się turlać po prostu. No ale klejnocika może było użyć tak czy tak. Dobra, to uniknąłem. Tego uniknąłem, dobra. Tego już nie. Tego też nie. Dobra, kulanka. Rozżarzony raz. Może jeszcze butelkę. No ale w dalszym ciągu pozostaje przy tym, że mroczną sferą w nich strzelać. Tylko tym razem muszę strzelić, a nie machnąć mieczem. No, miałeś już zmienić na laskę dawno temu. Jeszcze to lewo na krzyżaku nie wiem ile razy wciskałem.
O cholera, nie, dobra. Estus. I najmocniejszy z moich argumentów, czyli chyba miecz jest najmocniejszy. No plus jeszcze wielka kula ognia ewentualnie, ale teraz po rzuceniu tego zaklęcia nie chciałbym zmieniać na piromancję. No okej, okay. Nie wiem czy dam radę, ale spróbujmy. Raz, dwa, trzy. Dobra, z tym się udało. Teraz tak, obydwoje zmienili bronię na krótkodystansowe? Nie. Ale ja w nią nie włączyłem tarczy. Ale jestem ale łeb! Nie! No to tylko i wyłącznie moja wina, nie? Tylko i wyłącznie moja wina. Zagmatwałem się zupełnie. No i człowieczeństwo poszło. No ale spokojnie, i tak to jest, skoro poruszam się tutaj sam. Ej właśnie, czemu teraz tutaj mogę normalnie przejść, a wcześniej nie mogłem? Weird. Dziwne. Albo tam ktoś jest w ogóle? Nie, tu są jakieś posągi żołnierzy i nic więcej. Nie, dobra, wracamy tam. Przecież ile duszyczek tam zostawiłem, no bez przesady. Ale w dalszym ciągu nie wiem co tutaj trzeba zrobić. No dobra, trudno. Kiedyś się może dowiem, na pewno nie teraz, ale... Tu może być przejście. Tajne, ukryte. Też nie. A może tu? Zrób to! Do it! Pff, nie? No to okej. Okay. Dobrze znaną odnogę, tylko tam będzie paru kamiennych rycerzy. Ale właśnie, w ogóle tutaj nie uderzyłem chyba, nie? Aha. Ale nie, no, misja ratunkowa przede wszystkim. Sporo duszyczek zostawiłem za sobą. Tylko tak, wielka, ciężka strzała, nie, albo w sumie, ej, wiecie co, skoro ognisko jest tak blisko, a ja znalazłem ostatnio jakieś zaklęcie, pytanie, czy mogę go używać. Mam nadzieję, że tak. Zobaczmy, rzućmy okiem. Znaczy w ekwipunku. Tu. Więc tak, wielki miecz dusz. Zaklęcie atakujące przeciwników za pomocą miecza złożonego z dusz. Energia zostaje skupiona w jednym punkcie, a trzyma się ją tak jak miecz, w obu dłoniach. Korzystanie z tego zaklęcia nie różni się znacznie od walki mieczem, ale naraża rzucającego na niebezpieczeństwo. Nie! Ja tylko wolę sobie zaklinać moją własną broń. Ale też wirdusz by się przydał, choć tyle inteligencji jeszcze nie mam. Nie, dobra, czyli tutaj w takim wypadku nic nie zmieniamy. Rzucimy sobie to, jeszcze przed wejściem. Choć w sumie tracę cenne sekundy teraz, no ale cóż. Dobra, i w te pędy na górę. W tych ciężkich paporach od demona kuźni naprawdę musi być ciężko. A poza tym drabinka tak blisko przylega do ściany, że zbytnio nie ma gdzie stopy włożyć tam. Między szczebelki, ale dobra, tarcza jest. Moment, te drzwi nie powinny być otwarte już wcześniej. No dobrze, ktoś to jeszcze krąży oprócz mnie. Dobra, więc tak, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i no niestety i cztery trzeba będzie jeszcze, albo nawet i pięć. Aha. Albo w sumie czy ja tak naprawdę muszę was rozwalać tutaj? Serio? A nie mogę po prostu sobie wyjść? Też podejrzewam, że mógłbym. No ale oni mnie tak łatwo nie wypuszczą. Pewnie. Dobra, kululanka jakaś coś? Nie, w sumie nawet nie potrzeba, ale fajnie by było, jakbym teraz się napił czegoś. Znaczy nie chodzi mi tutaj o prawdziwe picie, że chce mi się pić, że czuję spragnienie, ale estus, jak najbardziej. No dobra, skoro pozostało tylko dwóch. Bam go od razu. Jeszcze rozbijając jego obronę, nie wiadomo, nie wiedzieć po co. A, dobry unik, Piecho, dobry unik. No to już gorszy cios, ale nie można narzekać cały czas w kółko. Dobra, machnij proszę, to walnę ci backstaba magiczną bronią. No nie. No dobra, już rozwalmy go. Czas leci. Co za menda, jeszcze będę musiał wyknąć sobie jeszcze raz. Dobra, coś zostawili. Sztabę Tytanitu. No bardzo ożył? Ale ożył na tyle, że będę musiał go rozwalić? Ej, moment. Nie kumam, to czemu się nie udało poprzednio? Zostawiłem kogoś przypadkiem, tak? Dziwne. Naprawdę dziwne. Coś się gdzieś dzieje. O, dobra, tutaj coś zjeżdża. A, pewnie na sam dół i wtedy dopiero będę mógł wajchę pociągnąć. Dobra, ten tu sobie pije stuski, fajnie. Nie, on patrzy przez lornetkę, widzieliście to. Pomachałem do niego jak turysta. Ej, ło, to w dalszym ciągu zjeżdża. O, to już widzę tą walkę na samym szczycie, na czubeczku. No okej, mam nadzieję, że przynajmniej w tym odcinku uda mi się jeszcze odzyskać moje duszyczki.
Więc hop, siup do przodu. W te pędy. Teraz tak. Zostawmy mamuta w spokoju może. Póki do mnie nie ruszą. A pójdźmy sobie tu grzecznie. Rozwalić rycerzyków z góry. Moment, a może... myślałem, że może jakimś fuksem uda mi się zafundować mu backstaba. Dobra, parę kulanek. For protection, dobra. Teraz sprintem do niego. No sprintem, no nie chcesz biegać sprintem, no to trudno. Zróbmy to normalnie. O kurde, dobra. Przypominam, że tam naprawdę dużo zostawiłem. Więc nie chciałbym dać się trafić teraz. Jak amator. No ale chodź, no gdzie się ukrywasz przecież. Ja specjalnie tutaj się wycofuję, żeby twoi kumple mnie strzałami nie trafili. A ja żebym mógł ciebie trafić pierwszorzędnie i bez problemów. Dobra, machnij szybko. No. Dobra. No teraz schowany za kolumną. Czuję się względnie bezpieczny. Okej, lecimy do nich. Na drugą stronę. Ale może rzucając wcześniej wielką magiczną broń. Tylko czy oni nie zdążą właśnie strzały załadować we mnie do tego czasu? Oby nie. No dobra, nie daję rady. Ale ja dam radę machnąć parę razy. Przynajmniej trzy. Zanim będę musiał się odturlać. Dobra. Pchnięcie, piruet. Nie, podoba mi się to combo. Fajnie zacząć od pchnięcia. Backstep. No czemu nie backstep? No piecho, no. Mogłeś to tak ładnie załatwić. Tak musiałeś się namachać, namęczyć się zupełnie niepotrzebnie. No dobra, no to teraz tak. No skoro piętą achillesową mamuta jest włócznia błyskawic, no to z tego skorzystajmy. Trzaskając ją centralnie w środek. Prosto w jego nohal, w trąbę. Ej, ale tamtemu zabierało więcej na dworku. Czyżby dlatego, że pada deszcz? No okej, okay, no to jeszcze uży... Oj, moment, ale tarcza. O tym zapomniałem. Dziab go, raz, dziab go dwa, dziab go trzy. Turdu, turdu. Nie, dobra, chodź jeszcze na chwilkę. No chodź, no chodź. O kurde, dobra, nie teraz, nie teraz, nie. No dobra. Jeszcze zas... Backstep. No też nie, znowu. No okej, okay, pozostaje ten. Raz, dwa, trzy. No i pchnij, albo coś. No tak to ty mi nie rób, no tak to ty mi nie rób. Niepotrzebne zupełnie nerwy z mojej strony, przez ciebie. Więc bam. Zero litości. No mercy. Okej, okay, tutaj będzie słonik, więc w słonika prosto w trąbkę. No dobrze, że tym nie sięgnął, ale tym już sięgnął niestety. Mimo tego, że był naprawdę daleko ode mnie. No chodź, no nie daj się prosić. No w sumie, no dobra, chodź. Wiem, że to zły pomysł, walczyć z takim kafarem w krótkim dystansie. No, ale jedno pchnięcie mieczem wystarczyło. Okej. Okay. Czy tych jakoś nie będę w stanie złapać już z tej odległości? Nie. No to włócznia błyskawic mi pozostaje faktycznie. Ej, dobra, oni stoją tyłem, więc przynajmniej jednego dziabnę za free. Może nawet dwóch. Dobra, ale zginie, zanim wypuści drugą. To jest tak, tamten. Ta, na szczęście dał się złapać w ostatniej sekundzie. Na włócznie. No dobra, super, odzyskałem to, co miałem odzyskać. Już mam tyle, żeby mi na nowy poziom wystarczyło, ale nie widzę stąd wyjścia. Niestety. Ej, tutaj mogę zeskoczyć. Ale tu będę nadrabiał trasę niepotrzebnie. Ej, no spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Tylko wiedzcie, że tam już gdzieś przy wejściu w górę i kawałek dalej już po prostu nie ma deszczu. Pogoda jest bardzo kapryśna. Ej, ale też mogę tu. Najzwyczajniej w świecie, nie nadrabiając w ogóle ani metra. Dobra. Ej, są drzwi. Czemu ich wcześniej nie zauważyłem? Pytanie, czy prowadzą wprost do śmierci, czy jednak nie? Ej, przedmiot, czyli na pewno mnie tu nie było. Proszek naprawczy i ognisty motyl 10 razy, czyli przyda się tu gdzieś ogień. Aha, i teraz się zapętli ładnie, tak? Dobrze się domyślam? Czy teraz będę mógł otworzyć te drzwi i przejście stoi dla mnie otworem? Tak jest, dobra, turlu. Okej, okay, świetnie. To w takim wypadku pozostaje tylko... Oj, moment. To mi śmierdzi pułapką na kilometr, więc... O kurde, jeszcze nie mogę tego rozwalić. Niedobrze. Okej, okay, nie wydała kwiku bólu, więc raczej to nie będzie pułapka. Dobra. Fragment butelki Estusa. Ej, to już będę mógł 11. Jaki turbo koks.
No okej, okay, dobra, to skoro tutaj się ładnie zapętliło, to mogę iść dalej kawałeczek. Odrobinkę. Czyli przekroczyć te drzwi. Przed tobą trio. No to tutaj na drabinie. Dobra, klejnot życia. Coraz mniej ich już w moim asortymencie, ale jakoś się tym bardzo nie przejmuję. To jest kiłowy przedmiot. Okej, okay, butelka. Ej, moment, tu nie mogę wejść w ogóle. Ej, no świetnie, super. Ale okej, okay, ale schodząc tędy trafię do mojego ogniska i stamtąd będę mógł się dostać pewnie na górę. Ale dobra, to najpierw do ogniska. Tam trzeba się dostać. I co mnie boli, że jak skaczę z wysokości na gościa, to długość mojego skoku jest taka sama, jakbym stał na równym podłożu z nim. Na tym samym pułapie. No nie ma tych paru metrów więcej za wysokość. Więc może powiedzieć, że moja postać nawet zawisa w powietrzu. Oj, coś ciekawego. Wielki miecz. Ale o jakim wielkim mieczu mówicie dokładnie? Moi kochani. A ten. Ten najzwyklejszy. Który już można było kupić sobie wcześniej po prostu. No dobra, ten mimo tego, że jest kilkakrotnie lżejszy, to jeszcze zabiera większe obrażenia. Ale tylko dlatego, że jest ulepszony. No dobra, tu gdzieś będzie moje ognisko, nie? No właśnie, już widzę znajomą poświatę. Dobra, usiądźmy, odpocznijmy. Ej, bo w sumie nawet nie. Podróż do Majuli. Zróbmy delikatny level up. I później skończymy odcinek. Dobra, to może teraz w inteligencję zainwestować. No patrząc na tą twarz, to nie wygląda zbyt inteligentnie. A co prawda, jeżeli by ściągnąć maskę, to w sumie też nie jest dobrze, bo już jestem zombiakiem. O, właśnie, to się nada! No, nie. Będę musiał się śmiać za karę cały czas. Znaczy za karę. Przeczytałem maskę kary. Ej, what, co on ma za broń? O, to wygląda jak górna szczęka jakiegoś triceratopsa czy coś. A tarczę skórzaną na plecach miał, która nie świadczy wcale dobrze o nim. A tak, faktycznie, mam jeszcze fragment. Tak, wątła. Jak wątła by ona nie była, zawsze przyda się kolejny Estus. Dobra. Już 11. A, wzmocniona! Jak wzmocniona? No właśnie, wzmocniona poprzez możliwość wzięcia 11 łyku z niej. Bear of the Curse. Tak, znane bardzo dobrze. Okej, okay, tu daje tyle samo, tu daje niewiele. Ej, moment, ale oprócz energii daje to jeszcze obronę fizyczną. Aha, dobra. Tutaj kilogram i też obrona. Tutaj tylko i wyłącznie jeden punkt życia, nic więcej. W sile. No tutaj coś się zmienia. Też do obrony daje dużo. Nie wiedzieć czemu. Dobra. Ale zręczność? No daje zdecydowanie więcej. W większej ilości miejsc. Ale adaptacja nic nie daje praktycznie. Inteligencja niewiele. Wiara też niewiele. No to w dalszym ciągu inwestujemy. W zręczność się ukazuje. Dobra. No kochani, to ja w tym miejscu żegnam się z wami. To trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdro. Cześć. Hej. Na razie.